Maybe the city needs our friend more than you think. Witam wszystkich bardzo, bardzo, bardzo serdecznie. Lecimy dalej z przygodami Spidermana. W nowym, znaczy no nie w nowym, w DLC Haste, czyli napad. Felicio, coś ty znowu zrobiła. Policja zablokowała całą ulicę. Jeśli znajdę trop Black Cat, może ją doścignę. Szukaj, szukaj. Raźnie oberwał. Może ratownik mi powie, co się stało. Dzień dobry, panie ratowniku. Spider-Man! Ktoś chyba ukradł jakąś rzadką książkę. Ochroniarz się wylizze? Doznał poważnego urazu. Pan gdzieś lizał? Nie wypaliło mu rogówki. Dobrze. Ale wyzdrowiej. Dobrze by było, żeby się nie... Do alejki. Jeśli to sprawka Felicii, muszę ją znaleźć. Dobra, tu nic nie widać za bardzo. Nie widzę żadnych śladów Felicji. O, tu coś leży. Flara magnezowa. To pewnie nią oślepiono ochroniarza. Jeśli zbadam osad, może znajdę Black Cat. No dobrze, kombinujemy. Ustawiamy substancję. Aj. Aj, karamba. Spróbujmy tak. Został jeden. Ten? Okej. To ładnie siadło. Teraz by się przydał taki podwójny, może ten? O, pięknie. Dobra. Nadchloran podosł. Jest ślad. Zobaczmy, dokąd prowadzi. Trochę trudno mi się skupić. Nie mogę być ojcem. Znaczy, niby mogę, ale... Muszę powiedzieć MJ, ona to ogarnie. Tylko jak mam jej o tym powiedzieć? Najlepiej osobiście. Nie. Wygląda na członka przestępczej rodziny Marcio. Który? Zlała tutaj jakiś, tak? Co tu się działo, chłopaki? Spider-Man położył Vita! Załatwcie go! Spider-Man nic Vitowi nie zrobił, chłopaki, bez nerwów, no. Nie przyszło wam do głowy, że Vito oberwał właśnie za takie zachowanie? Jak już mówiłem, Cicero nie pracuje dla Hammerheada i czuje się urażony, że... No właśnie. Jakieś nieporozumienie, chłopaki. Spider-Man nic Vito nie zrobił. Okej, na górę. Szukamy dalej. Teraz tu. Tu. No tu było. To chyba ludzie Hammerheada. MJ, wysyłam ci fotkę. Sprawdź te rejestracje. Dobra. Dam znać, jak się czegoś dowiem. Udało się? Tak. Co jest? Gdzie dysk? Powiedziała, że dostarczy go Hammerheadowi osobiście. Czy nie kazałem ci zdobyć dysku? Tak, ale dała mu te poprzednie, więc pomyślałem... Dałem ci robotę. A ty nawaliłeś! Teraz... Wiesz, co będzie dalej. No naprawdę? Teraz chłopaki będą bili swojego? Czekaj! Ej, nie zgrywaj z drzwiami. Przecież wiedziałeś, co będzie dalej. Będzie ci niemiłe? Zagrywam!
tych karabinami trzeba szybciutko. Oni są niemili. Auć, auć. I jeszcze raz. Auć. Cześć, kolego. Nie lubię tych dużych. Jeden już. No dobra, pa, chłopaki. Książka książką, a dysku i tak w środku nie ma. Super. Proszę panowie, pewnie przetrzymana. No dobra, lecimy dalej szukać. MJ, co się dowiedziałeś o tej stacji? O tej rejestracji, przepraszam, tej stacji. MJ, Black Cat ma kolejny dysk. Jeszcze tylko jeden i Hammerhead będzie miał dyski wszystkich innych rodzin magii. Musimy się dowiedzieć, co na nich jest. No jak co? Jeszcze coś. Czym go właśnie trafi? Pewnie nic takiego, chociaż może jednak. Prawdopodobnie nieważna rzecz. Plączysz się w zeznaniach, zacznij mówić po ludzku. No właśnie. Okej, Felicia pracuje dla Hammerheada, bo ten porwał jej syna. Nie wiedziałam, że ma syna. No, coś takiego na pewno jest w stylu Hammerheada. No i jest taka sprawa. Wiesz, że przez jakiś czas z nią byłem. No i? O. Mówisz serio? To znaczy, nie jestem pewny, ale to możliwe. Muszę się rozłączyć. Nieźle to przyjęła. No dobra, oddzwoni jak trochę ochłonie. Prawda? No właśnie. Chyba rozejrzę się po okolicy. Spróbuję zebrać myśli. No właśnie. Zobaczmy, co tu mamy w pobliżu. Tu mamy któreś z tych wyzwań. Tu mamy to idiotyczne wyzwanie. Dobra. Muszę załatwić ten screwball już do końca. Znaczy nie, może nie do końca. Tam chyba cztery są takie. To... Nic takiego, znaczy... Zaraz. Robisz teraz coś jako Spider-Man? Można tak powiedzieć. Serio? Ale co? Konkretniej. W sensie, co teraz robię? W tym momencie? No... Chyba, że cię odstraszyłem swoim pytaniem albo coś. Ta... Miles, tak, nawijaj. Jak prześladowca czy ktoś taki... Nawijaj. Miles, w porządku. O czym chciałeś pogadać? O niczym, niczym. Sorki, mogę poczekać. Zadzwonię później. Okej. Okay. Ciekawe, czy się pochwalić, że ugryzł go pająk. Patrzcie! Oni szukają Froli! Co się stanie, gdy jakiegoś znajdą? Nie chcę się przekonać. Lepiej odeślę ich z powrotem do więzienia. Trochę ich tu jest. Pokonaj wszystkich przeciwników, że to byłem czasu.
niezły pomysł, Spidey. Dobra, scena walki się przyda. Ten knockout dał nam stół dostępny. Nigdy nie wrócę do miejsca. Moi pani tam zawsze odżyli. Zobacz, jak cudownie przybyli. Po prostu więcej? Jest więcej. Trzymaj Spike! Lubią nas! Rozkręcimy tę imprezkę! Jeśli myślicie, że pokonacie Spidey'ego, włączcie się do zabawy! Rozwalę go! Gdzieś tam cię tam powłazili. No będzie bolało. Pam! Na pewno zabolało. Nie przestawajcie! Mamy rekordową liczbę odsłon! Pamiętajcie, nowi widzowie, żeby subskrybować mój kanał. Laska jest niezła, ja też muszę zacząć tak okładać gości, kurde, po dachach i pewnie będę miał jakiś milion wyświetleń. Niż babcia z wiadrem lodu, stać się na więcej! Cześć, MJ. Zanim coś powiesz, udaj się pod ten adres. To ostatnia znana kryjówka rodziny Costa. Jeśli się nie mylę, mają ostatni dysk z danymi. MJ, słuchaj. Nie, ty posłuchaj. Ostatnio trochę za bardzo się zdenerwowałam. Wcale nie, zareagowałbym dokładnie tak samo. Nie byliśmy wtedy razem. No i sama umawiałam się z ludźmi. Jasne. Czekaj, z ludźmi? Z liczbie mnogiej? W każdym razie jesteśmy dorośli. A dzieciak ma kłopoty, więc trzeba go ocalić. Nie zasługuję na ciebie. Okej, chyba wiem, co na nich jest. Dawno temu rodziny Magii stworzyły rachunkową bazę danych, żeby zachować pokój. No mówiłem, że tam... ...dane w jednym miejscu. Żeby je zdobyć, trzeba mieć 5 dysków. Proszę, lecimy sobie przez Times Square. I zmusił ją do kradzieży dysków, żeby uzyskać dostęp do danych wszystkich rodzin. Hammerhead chce się szybko wzbogacić i przy okazji puścić resztę rodzin z torbami. Musimy znaleźć ostatni dysk przed nim. Robi się. No, idziemy po ostatni dysk. Może zdążymy. Uwaga jednostki, patrole prowadzą pościg. Bardzo możliwe, że podejrzani są z marszy. Zgłoszenie z Lenox Hill. Już prawie jesteśmy na miejscu. Zobaczmy teraz, co tutaj się nam urodzi. O, jest i kocica. Musimy pogadać. O, tęskniłam za tym. Ale muszę lecieć. Znowu nam zrobiła kuku. Nie szkodliwiła mi wyrzutnia sieci. Nie poprosiłaś o pomoc. Bo to nie twój problem, tylko mój i dam sobie radę. Może dla mnie to żaden problem? Chyba, że mówisz o wojnie gangów. O, akurat duży problem. Zostaw mnie. Lepiej radzę sobie sama. Spokojnie!
Paska, chodź tu. Znowu mi przyczepiła coś, no. No serio? Niby jak mam ją tego? Ja nie, jak nie granat elektryczny, to ten. Wyrzutnie sieci znów działają. Pomogę ci powstrzymać Hammerheada! Jak? Bez zabijania i łamania prawa? Po twojemu się nie da. Felicio, twój syn. Muszę wiedzieć, czy jest... To mój syn. Uratuję go. Uparty pajączek. Chcę tylko pogadać. Lecimy, lecimy, lecimy. Mogę tak całą noc, jeśli będzie trzeba. Zaczynasz gadać do rzeczy. Jakoś się udało. Chyba muszę się bać. Starać. Muszę się zbliżyć. Mówię ostatni raz. Nie szukaj mnie. O, skubana, jak ona szybka jest. Bo mi dwa razy przyczepiłaś granat do brzucha? Nie jesteś fajną koleżanką. Mam ją. No właśnie nie mam jej. A już myślałem, że ją mam. Nie mogę pozwolić jej uciec. Nareszcie, teraz mogę się zbliżyć. Zwolniła? No, teraz trochę zwolniła. Mimo tego, że trochę zwolniła, to ucieka dalej szybko, w miarę. Wyskoczy. O, tu uciekła. Mam cię, dzidzia. Możemy teraz porozmawiać jak ludzie? Przecież właśnie rozmawiamy. Dobra jest. To jest na tych skradzionych dyskach. No proszę, silny i mądry. Hammerhead nie może ich dostać. Będzie miał tego chce, chłopak nie będzie potrzebny. Daj sobie pomóc. Na przykład jak? Zajmij go, a my znajdziemy twojego syna. Tęskniłam. Miło znowu być razem. Nic z tych rzeczy. Szkoda. Okej, mogę to przedłużyć o kilka dni. Słuchaj, twój syn... Czy ja jestem... No wiesz... Później. Najpierw go znajdźmy. A o reszcie... pogadamy potem.
Trzymaj się, pająku. MJ mnie zabije. No. No to było dosyć interesujący pościg. Hej, złapałeś ją? Tak, ma przeciągnąć sprawę, a my poszukamy jej syna. Powiedziała ci, czy... Niestety. Oczywiście. Jesteś pewny, że nie ściemnia? Znam ją. Nie pracowałaby dla Hammerheada, gdyby nie musiała. Okej. No nic. Sprawdzę tamtą rejestrację. Dam znać, co i jak. No dobrze, to jest dosyć... Zaczynam opadać z sił. Pora coś wszamać. Dokładnie. To jest dobre miejsce. Eddie, tu Spider-Man. Spidey, zgłodniałeś? Zgadza się. Zrobisz dla mnie pepperoni, jak zwykle? Robi się. Z dostawą na dach? Poproszę. Tam, gdzie ostatnio. Daj mi chwilę, odezwę się do ciebie. No super. Zamówiliśmy pizzę. Pizzę, zdążę się trochę rozejrzeć po mieście. Zanim my zdążymy wszamać pizzę, to akurat upłynie tyle czasu, żeby się spotkać w następnym odcinku. Dziękuję wszystkim bardzo serdecznie i do widzenia. Do zobaczenia w następnym. Hej, hej. Maybe the city needs our friend more than you think.